Tu mamy supermarket IMART w Katmandu, dzielnica Bauda. Maja idzie do supermarketu. Tu mamy wodę, można się napić wody. Maja ogląda ofertę pieczywa. Tutaj proszę owoce. Jabłuszka. Pani przy kasie bardzo ładna. Słodycze. Maja wyszła na dział słodyczy w pierwszej kolejności. Proszę. I tu mamy szampony. Słodycze były tylko jako zajawka kosmetyków. Teraz mamy trochę ciemno, tu mamy. Przejdziemy tutaj, jest więcej światła. Lodówki, proszę. Troszkę mięska, salami. Salami widzę, rybkę wędzoną. Mięso mielone, zapewne drobiowe po kolorze. Jakiś rodzaj mięsa w takich długich kiełbasach. No i parówki, które wszędzie w Nepalu są dostępne. Różne rodzaje krispów, chipsów, ciasteczek. American Garden, najpopularniejsza marka keczupów i różnych smarowideł w Nepalu. Ciasteczka, orzeszki. W upalne dni mamy wiatrak włączony, klimatyzacji nie ma w takim sklepiku pomniejszym. Proszę bardzo. Tu przejdziemy. Maja, idę na mąkę. Na płatki. Na razie płatki. Różne rodzaje płatków. Płatki owsiane, proszę. Taka duża puszka zapewne, o, kilogram to będzie. Kilogram kosztuje. Teraz Maja sprawdzi, nam kosztuje kilogram takich płatków marki Bagris. Tu też mamy markę Bagris. Zobacz, tutaj masz też kilogram. Mamy różne rodzaje oleju. Olej. Sunflower oil. Jeden z popularniejszych rodzajów. I jest jeden rodzaj oleju, który jest dużo bardziej popularny niż w Polsce, niż na wschodzie. A to jest jeden z nich, olej sezamowy, bardzo popularny. A drugi, mam na myśli mustard oil, za chwilę go znajdziemy. To jest bardzo popularny rodzaj oleju, no nie widzę go. Nie widzę mustard oil. O, to jest zapewne mustard oil. Nie, to są soki. Tu mamy soki jabłkowe. Proszę, cała półka soku. Cała półka soku. Tu mamy bakalie, cukier, różne słodkości, cukier w kostkach. Różne suszone ciasteczka, cukier, które są bardzo popularne w Nepalu. Sel, bardzo popularny w Nepalu rodzaj ciasteczek, stricte nepalskie. No tutaj niestety zapakowane już czerwce. Najlepsze sel są świeżuteńkie, jeszcze ciepłe, to są najlepsze sel. Wszystkie inne, które mają chociaż 3 godziny, już nie są aż tak smaczne. Maja kupuje coś smacznego. Płatki owsiane. Teraz się dowiemy cenę tych płatków. Namaste. Namaste. Na obrazku u nich. W każdym sklepiku w Nepalu i w Indiach mamy jakieś obrazki idoli religijnych. Tu mamy jakiegoś Rinpoche. To ciekawe, co to jest. Nie znam gościa. Może się zaraz dowiemy. No, grom. Banany. 385 rupii. Za kilogram. Całkiem niezła cena. Dobra cena. Za kilogram w puszce płatków owsianych. Tak, to jest nasz e-market.
Tam z kolei Dalaj Lamę mamy na obrazku. Tak. Can you tell me please, this Lama is who? Sinta. Sinta? Yes. Sinta Lama. Sinta Rinpoche. Sinta Rinpoche. And which tradition is? Ala kun tradition go? Kun je wa? Don't know. Don't know. Okay, thank you.